Witam wszystkich serdecznie. Krótki odcinek o przetwornicach Step Down. Wiadomo, mam instalację PV i tam mam bank energii na 24V system. I po prostu, żeby nie tracić energii na przetwarzanie z 24V na 230 przez kolejny zasilacz i zaś na jakieś tam niskie napięcie, na przykład do takiej ładowarki do ogniw 18650, bo takie będę wykorzystywał, zamiast po prostu naokoło robić, będę po prostu tym robił. I od razu jest pytanie, czy lepiej zasilać 12V, czy 14,5, bo producent dostarczył kabelek do ładowania w samochodzie. No już kabelek został skraptechowany, ale dajcie znać, czy lepiej się trzymać tego blisko, czyli 12, czy te 14,5 może być. Tego już mam wyregulowanego. I zaczynamy regulację nówki cewki. Tutaj mam nówkę cewkę. Mam nadzieję, że wszystko widać, bo to jest wszystko takie malutkie. Zasilacz mam ustawiony na 28V. Najpierw sobie tutaj damy. Podpniemy sobie minus. Podpniemy sobie plus. I jak widać, na razie nic nie mamy. I zaczynamy. Podaję zasilanie. Nic się nie dzieje. Dosłownie nic się nie dzieje. Ciekawe. To damy sobie... Mam opisane napięcie prąd. Damy sobie napięcie w plus. A, dobra. Mały błąd z mojej strony. Mam tyle tych kabelków. Tu widać, że mam inne kable zasilające. Nie te oryginalne. I mi po prostu... się pomyliłem, bo tam próbuję zrobić na żądanie jednego z widza odcinek o koradzie, jak się go ustawia, ale to już tam kiedyś indziej. No i dobra, ile mamy na wyjściu? Mamy 28V, tak mamy na wyjściu, pokazało się napięcie. Pobór mamy 12 mili. Czyli ja potrzebuję w dół jechać z napięciem, bo teraz chcę 12V i kręcę tym potencjometrem od strony zasilania, od strony wejścia zasilania. I lecimy w dół. Kręcąc w przeciwny kierunek niż wskazówki. Mam nadzieję, że widać. Napięcie spada i sobie ustawimy 12-20. Albo niech będzie 12-15. W takiej, jak to się mówi, tolerancji. I z racji, że nie wiem, jaki tam jest prąd ustawiony, to kręcę fulla. No, po prostu potrzebuję dużo, dużo, dużo tego prądu. A jak jest przeciążenie, to świeci tutaj ta mniejsza dioda. Spróbuję to pokazać. Tu mam taki silniczek z drukarki i po prostu zaraz go podepniemy. Muszę jeszcze jeden kabelek wziąć, który mam tu. I sobie po prostu zrobimy test na obciążalność. I tu mamy teoretycznie plus, tu mamy teoretycznie minus. No nie pokaże mi napięcia do końca, bo tak bym musiał mieć. O, jeden kabelek za mało. Albo... dajcie mi chwilkę. Nie, nie wsadzę, bo te terminale są inaczej. Sorry, że tak chaotycznie, ale szybki próbuję odcinek zrobić przed wyjściem do pracy. No, dawno nic nie wrzuciłem, a to może się niejednemu przydać, bo ja się troszeczkę naszukałem.
troszkę na blisko drugiego. I mamy obciążenie. I teraz go po prostu spróbuję zatrzymać. Tu mam kombiniarki. I po prostu go będę próbował zatrzymywać. I widać, że przeciążenie wywala tutaj. I tak samo około 200 mA mam na zasilaczu. Więc spróbujemy mu jeszcze prąd podkręcić, żeby mógł więcej dać. Aha, tutaj modyfikacje już zrobiłem. Pamiętacie moje te małe radiatorki? Już te małe radiatorki pozakładałem, żeby było, jak to się mówi. Okej, chyba więcej prądu z tego nie wykrzesam. 200 mA. Zobaczymy, jak to się będzie spisywało w praktyce. Dobra, tu się rozłączyło. Więc to taki krótki odcinek o regulacji. Wrzucę, w trakcie będą zdjęcia, gdzie jest plus, gdzie jest minus. Jakby ktoś chciał szybko podregulować sobie zasilanie. No i dajcie znać, jak to zasilać. To jest wersja Li 500. Tyle. Dziękuję serdecznie za obejrzenie, wytrwanie do końca. Pozdrawiam serdecznie. Cześć!